Cześć wszystkim, pozdrawiamy z deszczowego Tajpeju. Dotarliśmy wczoraj o godzinie 23, ale przetrzymali nas na lotnisku, bo nie było gdzie zaparkować samolotu. Siedzieliśmy godzinę bezczynnie. I cóż, no dojechaliśmy taksówką do hostelu. Zameldowaliśmy się, wykąpaliśmy i padliśmy po 25 godzinach na nogach. Cóż, no zjedliśmy śniadanie, hostel bardzo fajny, generalnie fajna atmosfera. I wyszliśmy na miasto, ale że zostaliśmy bez internetu, no to postanowiliśmy kupić kartę SIM, żeby mieć chociaż jakiś internet. Poszliśmy do dwóch sklepów, dwóch sieci telekomunikacyjnych. Okazało się, że obydwie są czynne od godziny 12. Zaczynać pracę w południe to jest całkiem fajna sprawa, powiem wam. Więc siedzimy sobie w centrum handlowym obok jakiejś firmy, która sprzedaje właśnie karty. Generalnie to się rozpadało i trochę czekamy. Pijemy sobie właśnie bubble tea. Pozdrawiamy. Wspięliśmy się na górę, górę słoni, Xiangshan. Jesteśmy spoceni, bo wyszło słońce i się zrobiło duszno, ale jest okej. Okay. Za mną w tle widzicie, o tutaj. Yao Lin Yao, czyli jeden z najbardziej znanych budynków w Tajpej. Góra nazywa się Górą Słoni, ponieważ podobno wygląda jak słoń. Tutaj jest ucho i tutaj lecimy i jest trąba. Jak mówiłem wcześniej na Facebooku, materiał z tej części dnia nagrał się bez dźwięku, ale to nic. Trafiliśmy na nocny targ Ningxia, gdzie najpierw pochłonęliśmy smażone z jajkiem małże, w postaci takiej jak widzicie na filmie, i ruszyliśmy dalej. Tutaj macie ciastka, pomiędzy którymi nakłada się nadzienie, owocki, różne rolady mięsne, homary i małże, kacze głowy i inne podroby, kalmary i inne owoce morza, szaszłyki. Zupka. Tutaj znowu owoce morza, smażone jajka, japońskie pyszności, grzybki i kolejne kacze podroby. Tutaj widzicie pana przygotowującego dla mnie guabao, czyli jak to nazwała moja znajoma Tajwanka, takiego tajwańskiego burgera. Później jak jadłem, to okazało się, że był lekko słodkawy i totalnie nie zostałem fanem guabao. I cóż, no to tyle na targu Ningxia. Dzień dobry, drugiego dnia. Jesteśmy po śniadaniu, właśnie wyszliśmy z hostelu. Zahaczyliśmy jeszcze o taki mały lokal z lokalnymi deserami. Tutaj mamy lód kruszony z wiśniami i mleko z papają. Lokal jest bardzo ładnie wystrojony, na przebitkach teraz widzicie, bardzo fajny. Jest napisane, że jest to lokal z wieloletnią tradycją. I cóż, no pozostaje nam tylko spróbować. Mleko jest bardzo, bardzo fajne w smaku. Takie aksamitne, ale właśnie czuć te papaje. A tego jeszcze nie próbowałem, zaraz będę próbował. Postanowiliśmy przejść się bulwarem tutaj nad rzeką, idąc dalej do świątyni, ale chciałem wam pokazać, co kupiłem wczoraj jako kartę miejską, ponieważ jest bardzo dużo tutaj różnych wzorów we wszystkich 7-Eleven czy innych tak zwanych convenience store, konbini, w takich małych sklepikach, trochę jak nasza Żabka. Kupiłem sobie wczoraj kartę miejską w kształcie Pikachu. Pikachu! O.
I teraz będę jeździł metrem właśnie pokazując takiego Pikachu. A Janeczka sobie wzięła, co ty sobie wzięłaś? Jakiegoś słodkiego misia. Generalnie chciałem poszukać jeszcze czegoś innego, chciałem w ogóle kartę, nie breloczek, ale to było najładniejsze co było, więc wziąłem i idziemy dalej. Przechodząc przy świątyni, zobaczyliśmy kilka miejsc z masażem i w końcu się zdecydowaliśmy. Janka nie chciała na początku, ale ją namówiłem i jestem teraz cały obolały, ale całkiem przyjemnie. Masują tutaj ludzie niewidomi albo właśnie słabowidzący, więc jest to takie dość dziwne doświadczenie, aczkolwiek w Pekinie też widziałem bardzo, bardzo dużo takich lokali. Nie dziwię, co my, ja. 很舒服。 OK。 I dotarliśmy już do świątyni Longshan. Za mną właśnie widzicie wejście. I cóż, no, jest bardzo dużo motywów noworocznych, ponieważ dzisiaj jest właśnie Yuan Xiaojie, czyli 15 dzień nowego roku. I tradycyjnie to dzisiaj obchody nowego roku właśnie się kończą. I powinniśmy zjeść tang yuan. Yuan xiao to są takie właśnie kuleczki z kleistego ryżu. No cóż, no idziemy zwiedzać. Podczas obchodów nowego roku widać wszędzie różne motywy ze świnią. Za mną na przykład widzicie jedną z postaci Wędrówki na Zachód, takiego słynnego klasyka chińskiego. I on nazywa się Zhu Bajie. Za mną widzicie teraz bardzo dużo jedzenia czy kwiatów i one przynoszone są tutaj do świątyni w celu podziękowania bóstwom za różne spełnione życzenia. A za mną znowu jedna z części świątyni poświęcona Guanyu, o którym już mówiłem w dwóch innych filmach. Które odnośniki zobaczycie tu albo tu, nie wiem. Mam wrażenie, że tutaj w Tajpej ludzie są bardziej religijni, bo na przykład w Pekinie czy w Luoyangu nawet jeżeli pójdzie się do świątyni, nie wiem, nie byłem może w jakieś wielkie święta, ale nie ma aż tylu ludzi. Zobaczcie, co tutaj się dzieje, ile jest po prostu ludzi, którzy właśnie składają modlitwy dziękczynne, czy po prostu przychodzą się pomodlić. Klimat jest niesamowity. Po wyjściu ze świątyni trafiliśmy na uliczkę jeszcze z czasów dynastii Qing, było Piliao i tutaj jest taki klimat, właśnie jakby czas się zatrzymał. Jest bardzo ładnie, bardzo cicho w porównaniu ze świątynią. Mam wrażenie, że tutaj jest bardzo mało restauracji w porównaniu z kontynentem. I cóż, kupiliśmy bento, które mam wrażenie jest bardzo popularne tutaj na Tajwanie. I cóż, mamy jakieś paluszki krewetkowe, tofu, kapustę, marcheweczkę i ryż. Zobaczymy, czy dobre. Wasze zdrowie. Właściwie smakuje jak paluszki rybne, tylko właśnie trochę czuć krewetkę. Nie jest złe. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że spodobał Wam się spacer po Tajpeju. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentarza.
Widzimy się w kolejną sobotę, jak zawsze o 11. Na razie!